Kolejny strajk rolników we Francji. Czy mamy do czynienia z europejskim buntem rolników? Protesty rolników sprzeciwiających się polityce rolnej Unii Europejskiej narastają i obejmują kolejne kraje. W dniu 16 stycznia strajki zostały rozpoczęte we Francji. Rolnicy z tego kraju, jako część swojego protestu przeciwko obecnej polityce rolnej, zdecydowali się na symboliczne działania, takie jak wyrzucanie obornika oraz pozostawianie gnijących produktów w centrum Tuluzy. W ten sposób wyrażają swoje niezadowolenie z decyzji podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej. Protesty rozszerzają się na nowe terytoria, obejmując już Polskę, Niemcy, Rumunię i Litwę. We wtorek francuscy rolnicy dokonali symbolicznego aktu protestu, wyrzucając sterty nawozu przed budynkami miejskimi w Tuluzie, leżącej w południowo-zachodniej części kraju. W akcji tej uczestniczyło blisko 400 traktorów i około 1000 rolników. Już od wczesnych godzin rannych drogi prowadzące do miasta były zablokowane przez ciągniki, przewożące przyczepy, wypełnione sianem i obornikiem. Zawartość tych przyczep została następnie rozrzucona przed budynkami urzędowymi, stanowiąc wyraz niezadowolenia rolników z obecnej polityki rolnej. Protestujący rolnicy utrzymują, że polityka rolna Unii Europejskiej stawia ich w obliczu narastających trudności. Zdaniem manifestujących, zwiększone podatki i opłaty socjalne stwarzają poważne wyzwania dla rolników w całym regionie. Wzrost obciążeń podatkowych i innych opłat nakłada się na rosnące koszty paliwa, paszy dla zwierząt oraz ogólny wzrost kosztów utrzymania na terenie całego kraju. Protestujący podkreślają, że te zmiany wpływają negatywnie na ich zdolność do prowadzenia rentownego gospodarstwa rolnego, co stanowi przyczynę ich obecnych działań protestacyjnych. Manifestacje mają także miejsce w regionie Midi-Pireneje, położonym w południowo-zachodniej Francji. Akty protestu obejmują również rozrzucanie obornika przed podmiejskimi supermarketami. Rolnicy utrzymują, że wiele dużych sieci handlowych odmawia płacenia uczciwych cen za ich produkty. Wtorkowe protesty stanowią kontynuację serii demonstracji, które miały miejsce w listopadzie ubiegłego roku w tym regionie. Rolnicy wyrażają obawy o swoje źródła utrzymania, podkreślając, że obecne trudności są rezultatem niekorzystnych warunków polityki handlowej, która nie uwzględnia sprawiedliwych stawek dla producentów rolnych. W świetle wczesnego poranka rolnicy udali się do Tuluzy, trąbiąc klaksonami i ciągnąc przyczepy pełne siana i obornika, wkraczając do starożytnego centrum miasta, blokując całe pasy na niektórych drogach i powodując ogromne korki. Linie autobusowe zostały zmuszone do zmiany tras, a szef lokalnej policji wezwał mieszkańców, aby unikali centrum Tuluzy. Kiedy traktory dotarły do budynku władz regionalnych, przerzuciły tuż przed budynek dziesiątki przyczep załadowanych gnijącymi owocami, sianem i obornikiem. Około 1000 rolników zebrało się pieszo na centralnym placu Kapitolu, a później tego samego dnia delegacja miała spotkać się z szefem lokalnej władzy. Protestujący twierdzą, że zwiększone podatki i opłaty socjalne powodują trudności dla rolników w całym regionie. Podwyżki podatków i innych opłat nakładają się na zwiększone koszty paliwa i paszy dla zwierząt oraz ogólny wzrost kosztów utrzymania w całym kraju. Wygląda na to, że europejskie rolnictwo wchodzi w fazę buntu, a kryzys związany jest z nieudolnym tworzeniem nowych przepisów uderzających w rolników. Kolumny traktorów, które zablokowały drogi w Niemczech, powodując chaos w miastach i wściekłość osób dojeżdżających do pracy, to ostatnia fala rosnącego gniewu przeciwko wysiłkom na rzecz ochrony europejskiej przyrody przed zanieczyszczeniami tworzonymi przez jej gospodarstwa. W ostatnich latach rolnicy w Europie Zachodniej z coraz większą zaciekłością walczyli z politykami mającymi na celu ochronę planety, co ich zdaniem kosztuje zbyt wiele. W Holandii, gdzie reakcja była największa, orzeczenie sądu w sprawie emisji azotu z 2019 roku wywołało wściekłe i powtarzające się protesty w związku z wysiłkami rządu, mającymi na celu zamykanie gospodarstw i ograniczanie w nich liczby zwierząt. W Belgii podobne walki doprowadziły w marcu ubiegłego roku do tego, że konwoje traktorów zablokowały dzielnice w Brukseli. W Irlandii, która widziała mniejsze protesty, w zeszłym miesiącu hodowcy bydła mlecznego wściekli na ograniczenia dotyczące azotu i maszerowali ze swoimi krowami do biur trzech ministrów. Hiszpania i Francja także nie uniknęły demonstracji. W związku z najgorętszym w historii rokiem w Hiszpanii, rolnicy wyszli na ulice Madrytu w styczniu zeszłego roku po ogłoszeniu przez rząd planów ograniczenia ilości wody, jaką mogą pobierać z dotkniętej suszą rzeki Tag.
W następnym miesiącu francuscy rolnicy przejechali traktorami przez Paryż, aby zaprotestować przeciwko zakazowi stosowania pestycydów. Teraz walka dotarła do największej gospodarki Europy. Po tym, jak w grudniu wściekli rolnicy wyrzucili obornik na ulicę Berlina, niemiecki rząd złagodził plan obcięcia dopłat do oleju napędowego w pojazdach rolniczych. Ale grupy lobbystów nalegają, aby całkowicie porzucili ten plan. Joachim Rukwiet, prezes niemieckiego Stowarzyszenia Rolników, powiedział w ubiegły poniedziałek, że przez tydzień destrukcyjnych protestów na ulicę wyjechało 100 tysięcy traktorów. Rolnicy wysłali dziś jasny sygnał do rządu federalnego, aby całkowicie wycofał planowane podwyżki podatków. Dla niektórych rolników ciężar płacenia za większe zanieczyszczenia jest nie do wytrzymania po kryzysie energetycznym i pandemii, przez które wielu z trudem wiąże koniec z końcem. Niektórzy twierdzą, że czują się przeciążeni przepisami i niedoceniani przez mieszkańców miast, którzy jedzą żywność, którą uprawiają, nie wiedząc skąd pochodzi. W rolniczych gigantach, takich jak Holandia i Francja, po latach zachęcania, aby produkować więcej, rolnicy wyrazili frustrację w związku z presją rządów, aby produkować mniej. Działacze na rzecz ochrony środowiska twierdzą, że nie chcą ograniczać dotacji dla rolników, zamiast tego wydawać je w mniej destrukcyjny sposób. Sascha Müller-Krenner, szef grupy kampanii Environmental Action Germany, wezwał, aby każde euro dotacji rolnej wiązało się z wymogami ekologicznymi i społecznymi. Potrzebujemy lepszej polityki dotacji, która przy tych samych funduszach zapewni większe dochody gospodarstw rolnych, ochronę klimatu i przyrody, stwierdził. Należy stopniowo wycofywać dotacje szkodliwe dla klimatu. Tymczasem naukowcy wskazali na szkody, jakie zostaną wyrządzone rolnikom, gdy zanieczyszczenia powodujące ogrzewanie planety sprawią, że klimat stanie się mniej przyjazny dla ludzi. Według Komisji Europejskiej ponad 80% siedlisk w Europie jest w złym stanie, a plony niektórych upraw już ucierpiały z powodu kiepskich gleb, braku wody i coraz bardziej gwałtownych, ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jednak dla niektórych rządów europejskich pilniejszym zagrożeniem jest uwaga, jaką protesty rolników przyciągnęły partie skrajnie prawicowe i populistyczne, a także radykalne teorie spiskowe. W Holandii kryzys azotowy doprowadził do powstania ruchu rolników-obywatelów, wiejskiej partii populistycznej, która odniosła duże zwycięstwa w marcowych wyborach prowincjonalnych, ale w listopadowych wyborach powszechnych zajęła 6. miejsce. W Niemczech protesty zyskały głośne poparcie skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec i ugrupowań o bardziej ekstremalnych i antydemokratycznych poglądach. Minister klimatu i gospodarki Robert Habeck ostrzegł w poniedziałek przed marginalnymi grupami wykorzystującymi protesty. Krążą wezwania do fantazji o zamachu stanu, tworzą się grupy ekstremistyczne i otwarcie eksponuje się symbole etniczno-nacjonalistyczne, powiedział. Protesty uwydatniły także podział wśród umiarkowanych grup konserwatywnych w Europie. W zeszłym roku w Parlamencie Europejskim centroprawicowa Europejska Partia Ludowa przewodziła prawicowemu sojuszowi prawodawców, któremu o włos nie udało się wyrzucić projektu ustawy przywracającej przyrodę, argumentując, że zaszkodzi to rolnikom. Propozycja stanowi kluczowy filar Europejskiego Zielonego Ładu, którego zwolennikiem jest przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wcześniej wspierała ugrupowanie centroprawicowe. Także w innych regionach Europy rolnicy głośno protestują. W środę setki rumuńskich rolników i przewoźników rozpoczęły tygodniowy protest na granicy z Ukrainą, blokując dostęp do niej. Akcja ta jest odpowiedzią na wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo protesty zostały zorganizowane również na przedmieściach Bukaresztu. 8 dni temu rolnicy i przewoźnicy rozpoczęli protesty, blokując drogi i zakłócając normalny ruch. Szlaki komunikacyjne zostały zablokowane przez sznury traktorów i ciężarówek ozdobionych rumuńskimi flagami, co stanowiło widowiskową formę wyrazu niezadowolenia. Protest został wywołany przez wysokie koszty paliwa i składek ubezpieczeniowych, które dotykają zarówno rolników, jak i przewoźników. Dodatkowo, uczestnicy protestu sprzeciwiają się podejmowanym przez Unię Europejską działaniom mającym na celu ochronę środowiska naturalnego, a także presji na krajowy rynek spowodowanej importem ukraińskich produktów rolnych. W oświadczeniu wydanym przez część uczestników protestu, rozesłanym mediom, czytamy: będziemy kontynuować protesty, dopóki nie zostanie wprowadzona pierwsza ustawa, która skutecznie rozwiąże wiele problemów, na które zwróciliśmy uwagę.
To stanowcze oświadczenie odzwierciedla determinację protestujących w dążeniu do zmian w polityce i legislacji, które uważają za kluczowe dla rozwiązania ich problemów. Minister rolnictwa Florin Barbu oraz 10 rolniczych związków osiągnęło w poniedziałek porozumienie w sprawie części żądań, ustalając terminy ich spełnienia. Niemniej jednak protesty nadal trwają, a decentralizacja i brak koordynacji utrudniają skuteczne działania rządu. Negocjacje z przewoźnikami są prowadzone przez ministrów finansów i transportu. Protestujący przewoźnicy domagają się wprowadzenia moratorium na spłatę pożyczek, przyspieszenia wypłaty subsydiów oraz wprowadzenia osobnych kontroli granicznych dla ciężarówek z Unii Europejskiej i spoza Unii, w tym z Ukrainy. W środę rumuńscy przewoźnicy przeprowadzili protesty na przedmieściach Budapesztu, jednocześnie blokując przejście graniczne Porubne-Siret. W wyniku działań protestacyjnych utworzyły się długie kolejki na przejściu, gdzie oczekiwanie przekraczało 2 godziny. Dodatkowo sznury ciężarówek stanowiły przeszkodę dla ruchu na drodze prowadzącej do Konstancy, portu, przez który Ukraina eksportuje część swoich produktów rolnych do Europy. Mimo blokady tej trasy, port nadal funkcjonuje w normalnym trybie, ponieważ przeważająca część zboża jest z niego transportowana głównie koleją oraz spławiana Dunajem. Reuters przypomina, że w Polsce właśnie zakończył się protest na polskiej granicy. Polscy przewoźnicy blokujący granicę od listopada zawiesili protest do 1 marca po podpisaniu porozumienia z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Jednak polscy rolnicy wcale nie są zadowoleni z obrotu spraw. Minister rolnictwa Czesław Siekierski ostrzega, że otwarcie rynku europejskiego na produkty rolne z Ukrainy może w przyszłości spowodować kompletną destabilizację nie tylko krajowego rynku, lecz także europejskiego. Wprowadzone przez Polskę embargo na niektóre ukraińskie produkty rolne w drugiej połowie ubiegłego roku wkrótce będzie musiało zostać zlikwidowane. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad projektem rozporządzenia, które przedłuży bezcłowy handel z Ukrainą do czerwca 2025 roku. Minister rolnictwa Czesław Siekierski stwierdził w rozmowie z Business Insiderem, że wprowadzone embargo na produkty rolne z Ukrainy w pewnym stopniu przyniosło uspokojenie sytuacji na polskim rynku, ale spotkało się z negatywnym odbiorem politycznym. Komisja Europejska oraz Ukraina wyrażają swoje obiekcje wobec tego działania protestacyjnego. Jak zaznaczył minister Siekierski, polski rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przywrócenie kwot taryfowych na niektóre wrażliwe produkty. Jednak został on odrzucony. Dodatkowo Bruksela odrzuciła także podobne propozycje innych państw członkowskich dotyczące ograniczenia handlu z Ukrainą. Minister Siekierski twierdzi, że tego typu wnioski są stale przedstawiane. Według niego problem negatywnych skutków importu z Ukrainy zaczyna być coraz bardziej dostrzegalny przez kraje Europy Zachodniej. Dotyczy to szerszego zakresu produktów niż tylko zboża. Wymienia m.in. Francję, Austrię, a także Niemcy, które wyrażają obawy co do zagrożeń dla rynków zbóż, mięsa drobiowego, owoców miękkich oraz cukru. Minister Siekierski ostrzegł, że otwarcie rynku europejskiego na produkty rolne z Ukrainy może w przyszłości całkowicie zdestabilizować nie tylko rynek krajowy, ale także rynek europejski. W kontekście tej sytuacji polski rząd rozważa różne działania w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami importu rolnego z Ukrainy. Minister rolnictwa przyznał, że jednym z pomysłów jest licencjonowanie produktów wjeżdżających do Polski. W obliczu obecnej trudnej sytuacji rząd polski dąży do opracowania akceptowalnych dla wszystkich uczestników rozwiązań mających na celu ochronę przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z importem produktów rolnych z Ukrainy. W tym kontekście prowadzone są analizy i wewnętrzne konsultacje, a minister podkreśla, że jednym z rozważanych mechanizmów jest wprowadzenie licencjonowania eksportu produktów rolnych do Polski, zgodnie z propozycją strony ukraińskiej. Polscy rolnicy już zapowiedzieli ogólnokrajowy strajk w związku z niezadowoleniem, jakie rosło od wielu miesięcy. Niemcy, Rumunia, Francja, Holandia, a teraz nasi rolnicy będą walczyć o swoje prawa. To bezprecedensowa sytuacja, która pokazuje, że nadszedł międzynarodowy bunt rolników w Europie, którzy mają dość polityków nieznających się na ich problemach. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie. Czy dojdzie kiedyś do ogólnoeuropejskiego strajku rolników? W końcu powstają różne stowarzyszenia i delegacje z różnych krajów na proteście w Berlinie, pokazują dużą jedność. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw proszę łapkę w górę i subskrybuj kanał, a częściej wyświetlać Ci się będą kolejne interesujące filmy z kanału Rolnictwo.
Zapraszam również do obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia.